Tokeny lewarowe BTC Down i BTC Up. Co to jest, na czym to polega? Tego dowiesz się w tym odcinku. Zapraszam! Kryptomaster przedstawiają. Cześć ponownie, Karol z tej strony. Nowy dzień i nowe ATH na Bitcoinie teraz tak możemy mówić, bo cena Bitcoina non stop rośnie, troszkę spada, rośnie, troszkę spada i co drugi, trzeci dzień mamy nowe ATH. Ale o tym zaraz. Dzisiaj przychodzę do was z filmem instruktażowym na czym polegają tokeny lewarowe na giełdzie Binance. O tym wam chciałem powiedzieć, powiedzieć jak działają, wytłumaczyć, żebyście nie mieli żadnych wątpliwości. Jak widzimy dzisiaj na rynku, Bitcoin kosztuje 41 164 dolary i jest na prawie 9% plusie w ciągu ostatnich 24 godzin. ETH trochę mniejszy plus, bo niecałe 3% i kosztuje 1250 dolarów. Rano już się trochę obawiałem o cenę Bitcoina, ponieważ spadła w momencie nawet do 36 bodaj tysięcy dolarów. Ale zobaczcie, jak szybko to odbiło. Jak bardzo Bitcoin nabrał rozpędu. I nie poddaje się cały czas, są pompowane w niego pieniądze. Na coin 360 możemy zobaczyć, że dominacja Bitcoina wynosi 70,33%. Na coin Market Cap praktycznie tak samo: dominacja wynosi 70,4%. Także bardzo zbliżona ta do dominacja. I jak możemy zobaczyć, Market Cap wszystkich kryptowalut przekroczył niedawno bilion dolarów. Teraz już to jest prawie. 1 bilion 100 miliardów, bo jest 1 bilion 97, ponad 97 miliardów, czyli zaraz przekroczymy bilion 100 miliardów, co mnie bardzo cieszy i te wzrosty również mnie cieszą. Mam nadzieję, że Was tak samo. Jak możecie zobaczyć, większość altcoinów jest na mniejszych, większych minusach, ale raczej minusach. Rzadko się zdarza, tak jak tu Cryptocom na przykład jest na plusie w ciągu ostatnich 24 godzin, ale większość altcoinów niestety jest na minusie, ponieważ ten kapitał uciekł trochę do Bitcoina, dlatego Bitcoin ma tak duże wzrosty, albo może ma duże wzrosty i dlatego ten kapitał uciekł. Zwał jak zwał, ważne, że wiemy o co chodzi. I tak jak już mówiłem, dzisiaj chciałem wam powiedzieć o tokenach lewarowych BTC Down, BTC Up, ETH Down, ETH Up i tak dalej, i tak dalej, jest już trochę tych tokenów. Ale zanim zaczniemy, to tak jak zawsze pamiętajcie, że wszystko to co mówię to nie jest porada inwestycyjna. Ja nikogo nie namawiam ani nie zachęcam do kupowania kryptowalut, a już na pewno nie gwarantuję żadnych zysków. A jeżeli jesteś nowy w świecie kryptowalut, to zapraszam Cię do pobrania stworzonego przeze mnie całkowicie darmowego poradnika. Jest to poradnik kryptowaluty dla początkujących i na pewno pomoże Ci się poruszać po tym świecie kryptowalut na początku Twojej edukacji. Link do tego poradnika znajdziesz w miejscu na opis pod każdym filmem lub na stronie głównej możesz kliknąć tutaj odbierz e-book i możesz pobrać ten poradnik. A jeżeli jeszcze nie masz kont na giełdach kryptowalutowych, to na naszym kanale znajdziesz instrukcje, jak założyć sobie takie konto. A linki do największej polskiej giełdy kryptowalutowej BitBay oraz największej giełdy na świecie Binance znajdziesz w miejscu na opis pod każdym filmem. Także zapraszam do korzystania z tych linków. Przejdźmy zatem do tematu dzisiejszego odcinka, jakim są nowe aktywa na giełdzie Binance. Ale Binance nie jako pierwsze wprowadziło tokeny lewarowe. Pierwsze tokeny lewarowe powstały na giełdzie instrumentów pochodnych FTX, a Binance postanowił wprowadzić coś podobnego. I jak sam stwierdza, jest to alternatywa do tego co możemy znaleźć właśnie na giełdzie FTX. A jeżeli chciałbyś się dowiedzieć, jak działają te tokeny na giełdzie FTX na stronie Binance Academy możemy zobaczyć, co to są tokeny lewarowe, jak działają na giełdzie FTX, na czym są stworzone itd. itd. Ale ja nie będę tego omawiał, ponieważ mnie bardziej interesują tokeny lewarowe, które są właśnie na giełdzie. Binance. I jak tu jest fajnie napisane: handluj tokenami z dźwignią bez ryzyka likwidacji. I na tym właśnie polegają tokeny lewarowe i tak właśnie jest. Tokeny te pozwalają użytkownikom bezpiecznie korzystać z dźwigni finansowej bez martwienia się o ryzyko likwidacji i oszczędzają wysiłek podczas zarządzania lewarowaną pozycją inwestycyjną. Jeżeli wiesz jak się gra na dźwigni, to zapewne wiesz, że przy otwartej pozycji i dużej stracie giełda likwiduje Ci tę pozycję, żebyś nie zrobił minusowego salda na swoim koncie. Dlatego też trzeba poświęcać dużo czasu, aby pilnować swoich pozycji na dźwigni albo zakładać stop lossy. Chociaż tokeny lewarowane znane są ze swoich zalet, są one również niezwykle kontrowersyjne i powodują nieporozumienia ze strony użytkowników. W porównaniu z tradycyjnymi produktami lewarowanymi, mają znacznie mniejszą rentowność w długim okresie, co oznacza, że nie opłaca się trzymać tych tokenów na dłuższy okres. A czym są ogólnie tokeny lewarowe? Binance Variable Leverage Tokens, czyli BLVT w skrócie, tak one się nazywają na Binance i mają na celu przezwyciężenie ograniczeń, które użytkownicy często napotykają w tradycyjnych tokenach lewarowych, lewarowanych jak to woli. W przeciwieństwie do istniejących już tokenów lewarowanych, BLVT nie utrzymuje stałego poziomu dźwigni, zamiast tego wykorzystuje mobilną ramę dźwigni, która waha się między 1,25 do 4 razy. Można nimi handlować na rynku spot Binance, czyli tak samo jak zwykłym Bitcoinem czy zwykłymi innymi altcoinami. A wartość tego tokenu pochodzi z długoterminowego kontraktu na dany token, czyli z futuresów. Obecnie istnieje już sporo tokenów z dźwignią na Binance. Jak możemy zobaczyć, pierwszy był Bitcoin, Bitcoin up, Bitcoin down, później ETH up, down. ADA, LINK, BNB oczywiście, XTZ, EOS, TERIX, DOT, XRP, LTC, UNI i tak dalej, i tak dalej. Jest już trochę tych, nawet GRT jest teraz dodany, ale chyba jeszcze nie można nim handlować. Także coraz więcej z tych tokenów. Gdzieś na stronie Binance wyczytałem, że nie są one na łańcuchu bloków, czyli nie są na blockchainie, ale nie mam pewności co do tego. Dlatego wolę na ten temat się nie wypowiadać, a ewentualnie zweryfikuję i powiem Wam o tym w następnym filmie. A jak działają te tokeny lewarowe, opowiem na podstawie Bitcoina, czyli BTC Down oraz BTC Up. BTC Up, jak sama nazwa wskazuje, pozwala użytkownikom uzyskać lewarowany zwrot od 1,25%. Do razy 4 ze wzrostem ceny bitcoina. Natomiast BTC Down pozwala zarabiać, gdy cena bitcoina spada. BLVT będzie śledzić wahania szacunkowej wartości pozycji na żądanie i zmiany dźwigni finansowej. Jak działają te tokeny lewarowe na Binance? Jak sama nazwa wskazuje, utrzymują one dźwignię w celu zwiększenia zysków. Chodzi o maksymalizację potencjalnych zysków, gdy cena wzrośnie, i zminimalizowanie ryzyka likwidacji, gdy cena spadnie. I tu, jak wejdziemy sobie w BTC Down na przykład, to widzimy, że generują zyski lewarowane od 1,25 do 4, gdy cena BTC spada, czyli mamy opis, ile wydanych tokenów NAV, czyli net asset value odnosi się to do wartości twoich lewarowanych tokenów denominowanych w USDT. Kiedy wykorzystasz swoje tokeny, otrzymasz USDT. Otrzymany USDT zostanie ustalony właśnie przez ten współczynnik, czyli to jest cena tego tokena BTC down. Tu mamy dźwignia cel i rzeczywista, czyli cel jest 4 między 4 a 1, 25, rzeczywista 2.699 oraz ile w koszyku jest kontraktów terminowych na spadek tego właśnie aktywa. Tu jak zejdziemy sobie niżej, to widzimy to widzimy historyczny wykres NAV. Jak możecie zobaczyć, idzie on cały czas w dół i jest praktycznie analogiczny albo nawet analogicznie odwrotny do wykresu bitcoina. Bitcoin idzie do góry, a BTC Down idzie cały czas na dół, ponieważ takie już są zasady tych tokenów. Tak samo jak wejdziemy sobie w BTC Up, to możemy zobaczyć, że cena cały czas idzie do góry. I tak jak na Bitcoinie mieliśmy spadek. Ja tu mam jedną dobę ustawioną, przymienię na godzinę. Tu mieliśmy na Bitcoinie spadek. Tu również mieliśmy ten spadek. Tu mamy odbicie. I tu również mam odbicie, i teraz trochę w prawo, i to te też trochę w prawo. Wykresy wyglądają identycznie, ale tu nie chodzi o to, żeby kupować bitcoina i grać, tylko tu są dużo większe zwroty zysku i straty, tak samo. Czyli jedno wiąże się z drugim, tyle że strata nie idzie tak szybko jak przy normalnej dźwigni, ponieważ przy normalnej dźwigni nie zmienia nam się poziom tej dźwigni, a przy tej. Jak będziemy wchodzić w stratę, to ta dźwignia będzie się zmniejszać i nigdy praktycznie nie dojdziemy do zera. Chyba że całkiem ten token BTC Down zniknie, ale z tego co widać, cieszy się on bardzo dużym powodzeniem wśród traderów i cały czas nimi tradują. A Binance cały czas mówi, że jeżeli zabraknie tych tokenów, to oni spokojnie mogą jeszcze wypuścić więcej na rynek, wykupić, a nie wypuścić. Zresztą różnice ze zwrotu z inwestycji możecie zobaczyć po samych procentach ponieważ BTC-App ma plus ponad 13% w ciągu ostatnich 24 godzin, a sam Bitcoin ma plus prawie 8-7,5% w ciągu ostatnich 24 godzin. Także ewidentnie widać, że BTC-App poszedł prawie dwa razy tyle. I teraz tak, jakbyście chcieli kupić sobie któryś z upów albo downów z tokenów lewarowych, to wchodzicie sobie normalnie na giełdę Binance i wystarczy w wyszukiwarce wpisać, tylko musi być do USDT Piszecie down albo up, i wszystko to wam wyskoczy. Możecie też wpisać BTC up, nie ma problemu. I mamy, teraz jest już 12% na plusie. I na początku mamy quiz, w którym musimy odpowiedzieć na pytania, żeby Binance tak nas przekonywał trochę, że wiemy co robimy i w co gramy. Także na 9 pytań musimy odpowiedzieć, i wtedy dopiero będziemy mogli kupować tokeny lewarowe. Czyli, jaki, jaka może być dźwignia? To no wiadomo, 1,25 na 4. Kiedy Binance rebalansuje te tokeny? Tutaj nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że kiedy są bardzo duże różnice, a nie tak jak na przykład na FTX-ie co 8 godzin albo codziennie, także zaznaczam pierwsze, które z tych metod nie są tokenami lewarowymi czyli wiadomo, że kupować albo sprzedawać na margin account, które z tych opłat nie są pobierane na lewarowych tokenach czyli asset, następne czego nie musisz robić z tych rzeczy do Tradowania lewarowymi tokenami, otwierać margin account. Szóste, które z nich nie jest powiązane z posiadaniem, z trzymaniem tokenów lewarowych i oczywiście opłaty za udział w zyskach. Siódme, które z nich nie jest związane z ryzykiem długoterminowego trzymania tokenów lewarowych. Tu zaznaczamy otrzymywanie odsetek. Ósme, za jaką cenę subskrybujemy albo odsprzedajemy tokeny lewarowe i wiadomo, że po tej cenie NAV, o której tłumaczyłem. I ostatnie, które z nich jest związane z ograniczeniem przy tradowaniu tokenami lewarowymi, i tu zaznaczamy pierwsze, ceny nie mogą przekroczyć plus minus 30% w prawo, w górę albo w dół. Klikamy submit, i teraz możemy kupić BTC up do USDT, co oznacza, że będziemy zarabiać więcej niż jak kupimy zwykłego BTC. A jeżeli kupimy BTC down. To będziemy zarabiać tak jakbyśmy shortowali Bitcoina. Na tym to polega. Kupujemy normalnie tak jak na spot wallet, czyli dajemy cenę, dajemy sumę i kupujemy. Możemy również zrobić przez szybką transakcję jak przez market, a żeby sprzedać, to też najlepiej jest to zrobić tutaj na pozycji spot walletów, ponieważ jest to dużo tańsze niż metoda wykupywania za cenę nominalną. Ponieważ jak przejdziemy sobie na tę stronę to możemy dać wykup i wtedy wykupujemy tego link down za tą cenę która tutaj właśnie jest. Ale tu jest pobierane jedna setna albo jedna dziesiąta procenta prowizji. Wychodzi to trochę gorzej niż na spotłolecie. Na spotłolecie można to zrobić dużo dużo taniej. Pamiętajcie że nie jest to zawsze tak jak jest na rynku ponieważ tutaj mamy kilka godzin. Wykres idzie w prawo na adzie do USDT. A jeszcze zobaczymy do BTC. No, do BTC nie. Do BTC jest duży spadek. A jak wejdziemy sobie na Ada Down oraz Ada Up, obydwa są na minusie. Także nie zawsze będziemy zarabiać tak jak jest pokazane na tych wykresach, czyli identycznie będzie to szło. Down idzie idealnie. Tak samo z minus 9%, za to Up minus 14%. No, niestety jest to spowodowane tym, że prawdopodobnie cena przekroczyła właśnie. Na dźwigni 30% i musiało się to wyrównać. Myślę, że teraz rozumiecie, o co chodzi w tych tokenach lewarowych. Jeżeli tak, to zostaw łapkę w górę. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz naszego kanału, to zapraszam Cię do subskrypcji oraz kliknij ten dzwoneczek z prawej strony, abyś otrzymywał powiadomienia o najnowszych filmach. Dzięki bardzo za wysłuchanie. Trzymajcie się, cześć.